Taką sprawą, która dla nas jest niezwykle ważną, to jest wprowadzenie, wdrożenie nowych regulacji w zakresie restrukturyzacji zadłużenia. Przypomnieć tutaj trzeba, że zmiany w prawie bankowym wprowadziły obowiązek przeprowadzania postępowania restrukturyzacyjnego w sytuacji, gdy kredyt nie może być spłacany. Oczywiście wówczas dojść musi do zawarcia stosownej umowy między bankiem a klientem. W tej chwili przygotowujemy dobre praktyki, które pomogą tak bankom, jak i klientom znajdowanie optymalnych rozwiązań. Tak, aby te procesy restrukturyzacyjne przebiegały sprawnie. Pamiętajmy o tym, że egzekucja to ostateczność. Nie chcemy, aby te relacje no, kończyły się w sposób właśnie taki, jako że egzekucja to także stracony klient. O tym pamiętajmy. Ponadto niezwykle ważną sprawą jest to, że w przypadku egzekucji z nieruchomości, sprzedaż egzekucyjna domu czy mieszkania to najczęściej wiąże się z dużą stratą, dużo lepszą cenę można uzyskać, kiedy właściciel tej nieruchomości sprzedaje na wolnym rynku, oczywiście w uzgodnieniu z bankiem, jako że wówczas cała kwota należności jest zdecydowanie wyższej przenoszona jest na spłatę zadłużenia. Bardzo ważną sprawą z obszaru relacji bank-konsument są kwestie dotyczące reklamy. Wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji Konsumentów uzgodnione zostały i wypracowane dobre praktyki w zakresie reklamy kredytu konsumenckiego. To zostało bardzo dobrze przyjęte przez rynek. W tej chwili pracujemy nad wypracowaniem takich dobrych praktyk odnośnie kredytu hipotecznego, Ustawa ta wejdzie w życie 22 lipca i dobrze byłoby, aby te nowe formy reklamy, określające oczywiście taką transparentność i wszelkie obowiązki informacyjne dla konsumentów, były już od tej daty realizowane.